Witam serdecznie, drogie skorpiony na moim kanale Sunlight Tarot. Zapraszam do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 14 do 20 maja 2018 oczywiście. Kochane skorpiony, w poniedziałek energia księżyca. Energia iluzji, fantazji. Będziemy w odrębnym świecie. Brak zrozumienia, może jakaś tajemnica tutaj właśnie się rozstrzygnie. Może o czymś się dowiemy. Fałszywi ludzie też wokół nas. Brak ważnych informacji, na które czekamy. Tęsknota. Więc taki dzień troszeczkę iluzyjny, taki w tajemnicy, w fantazji. No ale uważajmy na fałszywe osoby, nie, tak jak ja to mówię, nie spowiadajmy się każdemu. To jest też horoskop dla mnie, kochani, ja wam powiem, ja jestem spod skorpiona, wcale mnie to nie cieszy. We wtorek, nie cieszy mnie, bo tu jest karta odejścia, samotności, będziemy trochę rozżaleni, smutni, ale to jest energia przejściowa, to jest tylko wtorek. Ja mówię, ale też wcale nie musi być tak, bo jakaś sprawa może nam się potoczyć nie tak jak chcieliśmy, nie tak jak oczekiwaliśmy. To może być to. W środę mamy króla kielichów. Dobry, życzliwy mężczyzna tutaj stanie na naszej drodze, chętnie nam pomoże w życiu. On reprezentantem jest społecznych zawodów. Tutaj właśnie możemy uzyskać od niego jakąś pomoc. Będziemy, może też być ktoś z domowników, może być ojciec, może być mąż. To też może być taka energia. Ale na pewno w środę, jeśli do kogoś się zwrócimy o pomoc, otrzymamy ją. W czwartek już wszystko pięknie, bo jest energia gwiazdy. Mamy tutaj wszystko to, co sobie zamierzyliśmy, już nam wychodzi w życiu, jest spokój, jest zaufanie, mamy boską ochronę. To są sukcesy. Jakiś sukces nas tutaj spotka, zakończyliśmy jakiś projekt, tu jakiś sukces, dobre inwestycje. Bardzo przyjazny, pozytywny dzień, drogie skorpiony, czwartek. No ale w piątek znowu będziemy przemęczone tutaj. Karta odpoczynku, czwórka mieczy, przeczekania. Czasem w biznesie, jak wychodzi taka karta, właśnie to jest karta przeczekania. Czasem możemy wziąć urlop jeden dzień, czasem to jest szpital. Przy karcie cesarza to jest szpital, a my tu mamy piątkę mieczy, więc nie. Więc to jest tylko taki odpoczynek, czasem urlop w piątek dla skorpionów. A w sobotę piątka mieczy, kochani, przegrana, tutaj jakiś podstęp. Ktoś będzie chciał nas oszukać, albo to jest karta takiej walki z wiatrakami. Walka o coś, ale właśnie to jest takie uwikłanie się w sprawy, na przykład w finansach. Skazane na porażkę, więc nie podejmujmy żadnych poważnych decyzji finansowych w sobotę i uważajmy na podstęp i fałszywe osoby, bo już od poniedziałku taka energia tutaj u skorpionów krąży. W niedzielę dziewiątka monet, no to jest karta brama, to jest pięknie, to jest bogactwo duchowe, to jest wyczekiwanie też na miłość, która przyjdzie do samotnych osób, ale to w finansach jest niezależność, rozkwit, własna działalność może być, to są osoby, które mają dużo talentów, to jest własna firma, to jest prawdziwy talent. A tutaj będziemy się skupiać na dobrobycie w niedzielę, drogie skorpiony. I przesłanie tygodnia od uzdrawiające od Archanioła Rafaela, wewnętrzny autorytet. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za wsparcie. Z Twoją pomocą znów biorę sprawy w swoje ręce.
Słucham głosu intuicji, własnych pragnień i uczuć. I to jest właśnie cały skorpion, że musi słuchać swojej intuicji i swojego wewnętrznego autorytetu. I na tym się nigdy nie zawiedziecie, jeśli będziecie robić to, co wam serce dyktuje. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie mojego horoskopu i zapraszam do ponownych. Pozdrawiam.